Mimo apeli i kampanii seniorzy nadal ufają oszustom i tracą swoje oszczędności. Tak było również w przypadku 88-latki z Lubina. Do 88-letniej kobiety zatelefonowała oszustka, podając się za wnuczkę, z prośbą o przekazanie 40 tysięcy złotych na leczenie swojej mamy, czyli córki pokrzywdzonej. Kobieta oświadczyła, że nie ma takich pieniędzy. Starsza mieszkanka Lubina miała jednak w domu 18 tysięcy złotych i 900 euro. Przygotowała pieniądze i czekała, aż po odbiór przyjdzie koleżanka wnuczki. Seniorka powiedziała oszustce, że pieniądze przekaże zięciowi, skoro jej córka jest w szpitalu. I ta na prędce wymyśliła historię o tym, że jej ojciec również jest w szpitalu i robi badania. Na dowód tego w słuchawce seniorka usłyszała głos męski, który powiedział kobiecie, że faktycznie nie może on teraz osobiście przyjechać do niej po pieniążki. Policja apeluje do seniorów o rozwagę, a do ich najbliższych o rozmowę, by przestrzec starsze osoby przed oszustami i tego rodzaju sytuacjami, które mogą się wydarzyć.